Dzień dobry. Luna? Luna? A ja witam się z wami w czepku. Moja babcia zawsze mówiła, bo ty jesteś w czepku rodzona. Cokolwiek to znaczy. Wczoraj wieczorem zakręciłam sobie loki na skarpetę i założyłam właśnie czepek, żeby mi się to nie rozwaliło przez noc. A mąż do mnie wieczorem mówi, halo, a ty gdzieś jeszcze idziesz? Jejku, jakie mam wory, no jak ja nie śpię, to jak mam mieć? Miałam sobie założyć, słuchajcie, płateczki pod oczy na spacer i zapomniałam. Skupiłam się na tym, żeby z dziewczynką szybko wyjść. Chodź tu pójdziemy, chodź tu. Jesteśmy w parku, jest cichutko. Cichutko, nie ma nikogo. Lubię tak. Dobra, maszeruję, bo odpadają mi kończyny z niewyspania. Ja odezwę się później, jak będę się szykować do pociągu. Pociąg mamy 6:26, więc już muszę wracać do domu. Dobra, chwilkę potrzymałam płatki i teraz je ściągam. Worków to one nie zredukowały. Za krótko trzymane, ale już nie mam czasu, bo jest za 26. Jeszcze chciałam zrobić makijaż. Ubrałam czarne spodnie, takie jakby dresowe, ale bez kieszeni. Takie fajne, przylegające. I do tego bluzę z szyi czarną. No i do tego ubieram trampki jakieś. No i biorę plecaczek. Taki jasny, kremowy, żeby właśnie nie nosić torebki. Plecakiem będzie wygodniej. I tak, serum pod oczy koniecznie. Nie udało mi się wczoraj tego live'a nabrać, no ale mam nadzieję, że jutro mi się uda. A dzisiaj dla was wpadnie filmik ze świąt. Dobrze, mam nadzieję, że mi wszystko wybaczycie. Dobra, i krem pod oczy, Bielenda. Ja ostatnio wam na lewie mówiłam, że on jest za 15,99, ale nie. Jego dostaniecie teraz za 12,99 na Rossmanie, więc naprawdę warto. I ja ostatnio go też nakładam na twarz. Kremy, słuchajcie, pod oczy są bardziej skoncentrowane. I jeżeli potrzebujecie większego nawilżenia i skupienia składników, to właśnie kremiki pod oczy na całą twarz będą jak znalazł. Dobra, chwilkę powklepujemy. Żeby się wchłonęło. Okej, i ściągam swój turban. Zobaczymy, czy te loki się zrobiły. Jakieś na tą skarpetę. Pierwszy raz robiłam na skarpetę, szczerze powiedziawszy. Coś tam, jakieś delikatne fale są, ale szału nie ma. Chociaż nie. Też może źle zakręcone, bo to już było. No słuchajcie, o, fajne, takie delikatne fale są, spoko.
Nie, no fajnie. Fajnie. Dobra, na razie je zepnę spinką. Potem będę coś cudować. A teraz makijaż. Ale się gadulec Filipowi włączył. On się cieszy, że jedzie. Zawsze mówię, że uwielbia nasze wycieczki, kiedy wstajemy, jak jest ciemno. Mnie na szczęście głowa nie boli. I to jest niewyspanie, to tam pikuś. Worki pod oczami, to tam pikuś. Najważniejsze, że nic nie boli. Dobra, dziewczynki, co by tu nałożyć? Mam ochotę na tą nowość, Liren. Chociaż czeka na mnie jeszcze NAM Perfect Lift w tym nowym odcieniu, ciemniejszym. No ale to jest cudo długo utrzymujące się jak Lancome, bo już raz go testowałam, więc... Pip, pociąg. Więc nałożę po prostu go. I to jest, jak widzicie, ogromne krycie w leciutkiej formule i do tego jeszcze długotrwałe. Jak widzicie, stróbki już mi też prawie wszystkie zeszły. Jakieś tylko dwa maleńkie tu zostały na lewej brwi. I oczywiście na siłę ich nie zdrapuję, nie, nie, nie. Same muszą odpaść. Jejku, jak ta skóra mnie wygląda, po prostu szok. To jest jakiś szok. To już jest sklepane. To wygląda po prostu... Nie, nie będę dokładać. Skóra wygląda przepięknie. Przepięknie. Dołożę tylko tu na Stefana i zostawię chwilkę, niech on zastygnie. A, to już korektoru nie będę nakładać. Nie będę dodatkowo tutaj obciążać tej okolicy. No i dobra, to co? To nałożymy puder od Maxi. Puder od Maxi pod oczy. Gdzie ty jesteś? Tu. Ale się załatwiłam. Wzięłam pędzel po jakimś rozświetlaczu i nałożyłam puder i teraz mam drobinki brokatu na twarzy. Trudno. Będę taka glowish. Dobra, nałożyłam ten puder od Maxi na całą buźkę. Łącznie tutaj z policzkami, bo chciałabym wypróbować tą paletkę. Czyli to będzie totalne pierwsze wrażenie. Ja pierwsze wrażenie miałam wam nagrać na live, ale już się nie mogłam doczekać. Musicie mi wybaczyć. Bronzer jest absolutnie przepiękny. Ale ptaszki śpiewają na dworze. To nie są z głośnika, mam okno otwarte. Ale bronzer jest przepiękny. O jadź. Wow. Bronzer jest piękny. Piękny. Filip krokiem się liczy. Założył sobie zegarek, który dostał od dziadka i liczy sobie też kroki. Dobra. No to grudzi.
różyk. On jest taki trochę różowy. Ale ten róż jest piękny. Ten róż jest taki właśnie, który ja mogę używać. Bo on nie jest taki baby pink i taki Barbie pink. Tylko taki właśnie zgaszony z brzoskwinką. Przepięknie to wszystko wygląda. No i co? No i rozświetlacz. Spróbujmy rozświetlacz. Troszkę się pylą te produkty. Tak zachowawczo na razie. Jakoś, nie wiem, czy to ten wędzel. Jakiś taki, nie taki wzięłam. Spróbuję inny. Jakoś tak go nie widzę. Może ma taki być, słuchajcie. Nie, no świeci się ładnie, elegancko. Dobra. Nałożę troszkę różu, bo mi tak przygasł na tle tego rozświetlacza. I jeszcze trochę bronzera. Kąty muszę mieć mocne, to ma się trzymać cały dzień. No jak wrócimy do domu, dopiero wiecie, 23. Dobra. No i co? Makijażaczu lecimy. Najpierw, a ja zapomniałam, że ja mam tu lustereczko. Najpierw beżyk. Poluk brwiowy. I co, może zrobimy spotlight? Tylko zastanawiam się, ze złotkiem czy z tym różem? Ten róż nie kusi. Dobra, polecimy spotlight. Więc tak, najpierw ten brązik. Wow, jaka pigmentacja. Odrobinę go wzięłam, słuchajcie. Odrobinę. A zobaczcie, jakie oko już wielkie, nie? Zabierz sobie telefonik. Ten różek. Uhu, ale piękne. To jest taki rose gold. Ale pięknie to wygląda. No. Wow. No, pigmentacja jest mega. To jest tylko jedno zamoczenie pędzla w cieniu. Ale pociągi dzisiaj jeżdżą, o co chwilę. Słychać pociąg.
te cienie są po prostu przepiękne. Przepiękne. Ale się załatwiłam, jestem cała w brokacie. No. Pięknie. Pięknie to wygląda. Dobrze. Co mamy dalej? No, dalej damy jasną kratkę na linię wodną. A ty nie wiesz, co ze sobą zrobić. Ty chyba czujesz, że my jedziemy, co Luna? Ty widzisz, że już się zbieramy, nie? Tak. Dobra, słuchajcie, ja już muszę schodzić, bo już za 10 minut wychodzimy z domu, więc później się widzimy. Ty też do Daniela i wy również tutaj, droga publiczności, też możecie zadawać pytania.
A my już wyszliśmy z tych targów i tutaj obok targów jest jeszcze Muzeum Motoryzacji Retro Motor Show, więc tutaj idziemy, a potem idziemy na staróweczkę. Tramwajem, pociągiem chciałam powiedzieć, ale nie, tramwajem dla przygody. Tarpan. Będzie jednak o tej porze. Może o 15 były. Przegapiliśmy. Tatuś ma szaszłyk, a ja mam jakiegoś fileta z kurczaczka. Poczekaj, nie wygląda.